Drogi światłusy, dzisiaj dowiecie się wszyscy, jak pokierować swoim życiem. Jeżeli macie taki problem, że, problem, że nie wiecie, co ze sobą zrobić, co począć, no to dzisiaj się dowiecie to od świadków Jehowy z filmu sprzed 20 lat, który powiedział nam, jak pokierować swoim życiem, i tym radom zaufaliśmy. I dzisiaj, no, dowiecie się, no, stopniowo by dzisiaj dowiadywać, jak bardzo żałujemy po prostu. Ten film nosi właśnie tytuł Jak pokierować swym życiem i on był o tyle niesamowity, że wyszedł właśnie jakieś 20 lat temu, bo ja byłam taką małą jeszcze nastolatką, no i to była wielka rzecz, bo wtedy jeszcze nie było tak internetu i te filmy wychodziły na, na płytach. Chyba czy jeszcze na kasetach. Na kasetach, ale to nie jest istotne. To nie jest istotne. W każdym razie chodzi o to, że jak, jak to przyszło do zboru i to było oglądane, potem omawiane zebranie, to było takie wow, super, niemal jak produkcja Disney. O to mi chodzi, że to takie... No. Tak, a takie były organizowane spotkania, albo była jedna na przykład kaseta na cały zbór, czy tam dwie. I się spotykało wspólnie cała młodzież i rodzice, i oglądali. A potem to było na zebraniu omawiane, analizowane i każda wypowiedź, każde słowo... Każde zdanie wręcz, tak, które tutaj pada w tym filmie, ono później było na czynniki pierwsze rozbijane i analizowane. Będziemy mieli historię Andrę. Takiego współczesnego Tymoteusza. Tak. Nie myli z moim bratem. Ponieważ w ogóle ten film zaczyna się od takim, takim wprowadzeniem historii Tymoteusza, że on miał niewierzącego ojca i wierzącą matkę i babkę. Nie wiem, jedna to była Loiza, druga... Eunike. Eunike. I one go wychowywały w tak zwanej prawdzie, czyli... Tymoteusz był takim jednym z pierwszych świadków Jehowy, tak to nazwijmy, a niedługo... Co pierwszym świadkiem Jehowy było. Abel. Abel. Ale o tym będzie niedługo na kanale w filmie, skąd się wzięli świadkowie Jehowy, to już tak zapowiadamy, bo częściowo ten odcinek przygotowaliśmy. No i ta historia tego Andre będzie jakby taką współcześnioną wersją tym, tego Tymoteusza, którego historię pewnie znacie. I Andrze będzie musiał rezygnować ze swoich marzeń, celów i dążeń po to, żeby... Żeby wybrać Dobrze. właściwą drogę życiową. No to, no, to zaczynajmy. Zawsze lubiłem biegać. Chyba zaczęło się jak byłem mały. Ścigałem się na podwórku ze wszystkimi kolegami, jak podrosłem biegałem, żeby się odprężyć. Bieganie było dla mnie czymś zupełnie naturalnym. W szkole średniej najważniejsze stało się dla mnie bieganie w naszej drużynie. Ale pod koniec roku szkolnego pewne rzeczy zaczęły odwracać moją uwagę od sportu. Szybciej, nie śpi Andre. Moja mama i babcia zostały świadkami Jehowy. Ja nie byłem jeszcze ochrzczony, ale wiedziałem, że to jest prawda. Im lepiej ją poznawałem, tym częściej się zastanawiałem, jak ważne ma być w moim życiu biedanie. To już mamy zarysowane pierwsze linie dramatyczne tej produkcji. Czyli mamy młodego mężczyznę, mężczyznę chłopca w szkole średniej, który, który jest w drużynie sportowej. Chyba też biegacze mają jakby swój, swój zespół, nie? No ale, ale nie jest świadkiem Jehowy, ale wie, że to prawda i jego mama i babcia też są normalnie kult Mateusza. Tak, ja w ogóle myślę, że to jest też kluczowe zdanie, że nie byłem jeszcze ochrzczony, ale widziałem, że to jest prawda, które miałoby zachęcać takich młodych, w zborze, którzy mają rodziców już ochrzczonych, a sami jeszcze nie są, żeby się mogli utożsamiać z tą postacią. Mm -hmm. Też tak myślę. Andre lubił biegać i myślę że jeszcze jedną rzecz, że nieważne jest to to bieganie, bo jak będziemy oglądać cały ten film i analizować te fragmenty kawałek po kawałku, to to może być coś innego. To może być inny sport, to może być inna pasja. Więc jeżeli na przykład wy lubicie sobie szydełkować albo robić małe ludziki na szydełku, tak? Tak się robi. Tak, cokolwiek. Albo lubicie sobie, nie wiem, jeździć na łyżwach, na piasku, cokolwiek totalne abstrakcje teraz wymyślam, to możecie sobie wstawić zamiast pasji Andre. I wtedy łatwiej wam będzie odnieść się do tego. Co Andre powinien zrobić. Co wy powinniście zrobić. Do czego zachęca go organizacja, do czego zachęcała nas organizacja, i co nam obiecywała, Bo ten film bardzo duże. Jak to powiedzieć? Kładzie nacisk? Nie, że nas bardzo ukształtował. że te rady, które tutaj były, to totalnie w głowach nam mieszały, a mieliśmy wtedy po kilkanaście lat i mieszały. No. No. Kierowały nas w jedną określoną ścieżkę. Tak staram się to wytłumaczyć, ponieważ jak takie tło tego będziecie mieli, to może łatwiej będzie zrozumieć, jak działa grupa destrukcyjna. Na przykładzie do szkolenia i ukierunkowania jej młodych członków. Bardzo ładnie. Tak jest. A, i jedna jeszcze rzecz, bo tutaj nie wiem, czy każdy zauważył, tam było sześć lat wcześniej, zaczyna się ten film taką sceną, że André na zgromadzeniu opowiada o tym, że zawsze lubi biegać. Spoiler! Ha? Spoiler, to się wytnie, bo to nie wiemy, że to jest na zgromadzeniu, dopiero na koniec widzimy, że on to opowiada na zgromadzeniu, że jednak wybrał to i jest teraz pionierem. Aha. Chyba, że, że może być spojrzenie. Ale w sumie czego oczekiwaliście, że tak ta historia się skończy? Dokładnie. Że, że Andrzej będzie medal na olimpiadzie? Hello! No dokładnie, to, 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 to w ogóle nieważne. Nieważne. Kwestia jest taka, że on tutaj opowiada o swoich wyborach trudnych życiowych i się cofamy 6 lat wstecz. I to jest takie bardzo świadkowskie. Cofanie się wstecz? <Glacht> nie. <t> <Glacht> tak, tak. Bardzo jest to świadkowskie. Nawet dzisiejszą bajkę, którą oglądałaś, ciastra trakacie opowiada, wiesz, kiedyś to ja robiłam to i tamto. No. Tak samo tutaj ta perspektywa, cofajmy się i mówmy, jak kiedyś było, że było tak, tak, tak i tak, ale ja zdecydowałem owy. Historia z Nitomi Jade, jak tamtaś coś śpiewa, słońce. Też zrezygnowała ze śpiewu. Jak nie, nie pamiętacie tej serii, albo już jesteście nowi, to tutaj na karcie Wam wyświetlamy całą playlistę. Podobna historia, tylko bardziej współczesna niż ten Andrzej, nawet. Czyli teraz będziemy się mierzyli z przygodami Andrzej i z tym, jak się bardzo musi w szkole zmagać z tym, jaką presję na niego wywierają koledzy, trener, po to, żeby bieganie było najważniejsze. Ale to jeszcze ostatnie zdanie, zanim przejdziemy dalej. Wydaje mi się, że ten film mimo wszystko jest mniej żenujący niż na przykład ten. Starą. o... Starą. Tak. Tak, w ogóle Jestem ciekawa wa, wa waszych tych no, opinii, refleksji na ten temat. Czy, czy, bo ja go oglądałam przygotowując, i, i mimo wszystko to się jednak jakoś ogląda. A tam ta tara to była taka, taka krypna. Krypna i zakrypna znowu ci napiszą, że nie mówi się krypna, mówi się wyprzerażająca na przykład. Wyprzerażająca? Mówi się przerażająca. Krypna, tak. krypna, krypna. Dobrze, zobaczmy sobie tutaj kolejną scenę. Jak macie zeszyty no, z notatkami do naszych odcinków tak w tak świadkowskim zwyczaju, to róbcie sobie takie notatki, wyłapujcie wszystkie zwroty, które. Które wam nie pasują, które są swego rodzaju manipulacją, takim młodym człowiekiem, albo pokazywaniem w złym świetle światusów, no bo to też tutaj w tym filmie będzie przedstawiane, w całej tej serii będzie non stop się to pojawiać, no więc warto robić takie notatki i będziemy później robić kartkóweczkę. Właśnie chciałem usłyszeć, Andre, W czwartek po szkole poćwiczymy jeszcze przekazywanie pałeczki. Jasne. Uch, trenerze, nie mogę. Przepraszam, mam zebranie. Zebranie? Andre, za tydzień mamy eliminację, a za trzy tygodnie zawody. Poza tym już opuszczałeś zebrania. Wiem, ale to jest inne. Mam specjalne zadanie. Wygłaszam przemówienie. Przemówienie. Ostatnio było co innego. To dla mnie ważne. Posłuchaj, twoja religia to twoja sprawa, ale zespół to moja. Jeżeli chcesz biegać, wymagam stuprocentowego zaangażowania. Musisz się skupić. A z tym miałeś ostatnio kłopoty. Andre, jak wygramy zawody międzyszkolne, pojedziesz na stanowe, a tam łowcy talentów z uniwerków będą stać w kolejce, żeby ci zaproponować wysokie stypendium. Masz okazję udowodnić sobie, że jesteś tego wart. Koledzy zespołu liczą na ciebie, Andre. W czwartek zrób co zaplanowałeś, skoro to takie ważne. Ale potem jesteś do dyspozycji, jasne? Jasne, to pod prysznic. Już lecę. W ogóle mamy taką amerykańską perspektywę tych wszystkich high school, znowu i trenerów, i jakichś zespołów, i zawodów regionalnych, stanowych i tak dalej. No i super, no tak pewnie tam jest. A to jest ciekawe, że organizacja, która uważa, że jest wiesz, międzynarodowa i wszędzie ma takie same zasady. A jednak jest z tą amerykańską perspektywą, gdzie indziej, gdzie dla nas, dla nas na przykład wtedy to było obce, i nadal to jest obce mimo wszystko, tak mi się wydaje, dla współczesnego nastolatka w Polsce takie coś. Myślę, że źle, źle tłumaczą, bo po prostu zamiast powiedzieć tak, w czwartek po lekcji będziemy ćwiczyć przekazywanie pałeczki, to nie powiedzieć, że na SKS-ie już by było bardziej polsko. No, no, no tak, tak, rację. Ale ja na przykład zauważyłem taką, tak jak mówisz, no, taka amerykańska perspektywa, ale też wydaje mi się to takie, być może to jest takie amerykańskie, że taki uczeń w szkole wiesz, teraz ja mam zebranie, ja będę... Takie bardziej naturalne. U nas raczej by taki polski uczeń to nie mówił, wiesz trenerze mam zebranie albo do kolegów tak się wie, czytam sobie tu Biblię, co zresztą też tam będzie w jakiejś scenie pokazane. Raczej, by się, raczej się chowają z tym. Mm -hmm. Taka odmienność nie jest czymś naturalnym i to nie jest na takiej, na, na, na równi tak zestawiane, że ktoś jest świadkiem, a ktoś jest katolikiem, czy nawet innego wyznania. A raczej ta religijność jest... Chowana, jeżeli no bo, nie należy do większości. Pomijając to, że właśnie u nas jest większość katolicka, a w Stanach to mamy różne te odłamy protestantyzmu i nie tylko, i jest dużo, dużo Żydów i tak dalej, to dlaczego te różne, wiele sekt jest tam właśnie zarejestrowanych? Bo mogą, bo jest straszna walka o wolność, wolność wyznania i tam możesz sobie założyć cokolwiek chcesz i udowodnić, że to jest szkodliwe, jest bardzo mm -hmm. trudno. Wystarczy mieć 300 tysięcy dolarów, ale o tym nie dzisiaj. Rzeczywiście. Wiesz, co Sara tak jeszcze taką rzecz, którą ja tutaj zauważyłem, jak presja jest na niego wywierana. Trener mówi do niego, że musi być skupiony na 100%. Że on tutaj się rozkojarzył, tam źle wystartował. No, że potem będą następne zawody, że nawet jak, jak te wygrają, to zawsze będzie coś kolejnego, więc i tak to jest niekończąca się praca nad tym, więc skoro to się nigdy nie kończy, no to. I to jest takie hasło, które no, wy, wy nawet tego nie wyłapujecie, ale ja tutaj to wyłuskałem, ponieważ u Świadków Jehowy mówi się i to bardzo często na zebraniach, że Twój wzrok ma być stale skupiony na nagrodę. Nagrodę to jest życie wieczne w raju na Ziemi, i takie, takie, takie hasła, które płyną od tych, którzy nie są świadkami. Tu musisz być skoncentrowany. To dla świadka jest to rodzajem rozproszenia, bo jeżeli on nie patrzy na swój cel, ten taki religijny, to on jest rozproszony, no bo ma zeza takiego życiowego, prawda? No, dwie strony nie pójdzie. A w zasadzie nawet nie są dwie strony, tylko dwie przeciwne dla takiego świadka. Mhm. Więc to jest taki alert, żeby wyrobić w nim, nie wiem, taki odruch trochę, bezwarunkowy w zasadzie, kiedy ktoś ci mówi, na tym masz się skupić, tu musisz na 100% to robić, to już świadek musi sobie włączyć taki tryb ostrzegawczy, nie, trochę się wycofuje, bo tam mam być na 100% zaangażowany. I w ogóle bardzo się często to życie w organizacji przyrównuje do biegu, nie? Biegu dokonałem, tak? Coś takiego było? Tak, tak. Tak, więc mam, mam wrażenie, że, że cała ta... Metafora to jest biegania. taka większa, że bieganie to też jest bieganie leichowe, bieg ukończyłem, do, czyli dotrwałam jakby wprawdzie, będąc świadkiem ichowy do końca życia albo do Armagedonu. No, y no, my to już nie dotrwamy, no, ale jesteśmy z tymi biegaczami. No ja ostatnio nawet trochę sobie pobieguję i całkiem coraz lepiej mi idzie. W ogóle ten trener nim tak trochę, co, co, całą różną dawkę takich manipulacyjnych tych. Najpierw, że to musisz się skupić, potem jesteś tego Dokładnie. wart, nie? A to jesteś tego wart, to w ogóle nie wiem, czy, nie pamiętam, czy w tym filmie to dalej gdzieś tam będzie się przejawiało, ale generalnie ty mm. u świadków zabija się poczucie własnej wartości. To tak bym, ja myślę, że to nie jest nadużycie, jak tak powiem, ponieważ bardzo często jest tak powtarzane, że nie liczy się to, nie wiem jak to powiedzieć, że nie liczy się to, co... Ich jakby własne talenty? Nie, nie o to chodzi. Może, może, może po trochu, ale jakby ty nie jesteś najważniejszy, masz nie myśleć o sobie za dużo, bo nie jesteś skromny, bo przypisujesz sobie chwałę, która należy się Bogu, Jehowie, jak ktoś tobie mówi z zewnątrz, znowu jesteś tego wart, no to znowu jest lampka ostrzegawcza w umyśle, Nie. Jednak, że ta osoba to jednak może być podejrzana, że jej nie powinienem słuchać. Tak samo jak koledzy z zespołu liczą na ciebie. Ale no i taka presja znowu, nie? Przecież bracia w Zboże. Tak, liczą. bo to w... Równie dobrze mógłby powiedzieć brat starszy. To, to wszystko to samo. Tutaj zaraz musisz wytrwać no, do końca, przecież będą kolejne, no, może nie kolejne zawody, ale kolejna kampania. Kol, ko, to kol, ostatni już rok przed Armagedonem pewnie musimy jeszcze dać z siebie więcej. I że tak musisz pokazać Jehowy wydać na 100%. I tutaj zbór, wszyscy, wszyscy wiesz, równie dobrze te, te rzeczy mógłby w pewien sposób powiedzieć, ktokolwiek ze zboru do młodego, który trochę, trochę wolałby się na przykład pouczyć do matury. Niż właśnie pełnić przez, nie wiem, w maju służbę pionierską, bo, bo wiecie, jednak zależy mi na tych wynikach matury. Nie, nie, nie. A to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, bym powiedział, że te teksty. Jak, które są te ostrzegawcze te teksty? Te, które w sumie mógłby powiedzieć ktoś w zborze, bo to tylko przełóż do zboru i jest to samo. No i to jest właśnie ten mhm. cały dualizm, że albo to, albo to, bo nie możesz iść sobie w niedzielę do kościoła czy też na zebranie. I nie możesz sobie ileś dni w tygodniu trenować jako amatorsko dla zdrowia albo dlatego, że chcesz, nie wiem, iść w tym kierunku potem. Nie, to musi być tylko albo, albo. Inaczej nie ma opcji. No, no i oczywiście tutaj taki disclaimer, że by nie było, że świadkowie Jehowy gdzieś zrobili listę, nie możesz robić tych rzeczy, otóż nie. To są bardzo subtelne, choć dosyć stanowcze sygnały do tego, że jeżeli ty nie podejmiesz takiej decyzji, jaką ci sugerujemy albo którą sam sobie w sumie wywnioskujesz, no to nie będziesz wystarczająco dobry, nie będziesz odpowiednio zaangażowany w służbę dla Jehowy i sam na siebie kręcisz takiego bata. Bicza. Biecza. No, rozumiecie. No to zobaczmy, jakie ma marzenia póki co Andrzej, bo Andrzej ma jeszcze marzenia takie mało świadkowskie. Zostało tylko kilka dni i czułem, że wreszcie muszę się zabrać za ten punkt, ale mimo wszystko trudno było mi się skupić. I ktoś mu przerwał tego rojenia. To w sumie, nie wiem, mieliśmy podobną scenkę u Piotrusia kiedyś, że Piotrus też sobie wyobrażał, że się ściga na stadionie, ale to była sala królestwa i ojciec go wytargał za ucho, więc się skończyło. skończył. Nie, aż tak nie było. Tej przemocy tam nie pokazali. Ostrożnie. Ostrożnie. Ale w rzeczywistości pewnie by tak się to mogło skończyć. Ale znowu widzicie, bo ta muzyka to no nie bardzo podobna. Mhm. Tam chyba trochę zmodyfikowali. Ale yy, yy, widzicie, że Andrzej znowu jego serce idzie w inną stronę. Jakby ta historia, którą tu opowiadam, no to jest retrospekcja, tak więc on tu wspomina jak tam jak pewne rzeczy przeżywał, co go kręciło. Marzy mu się okulary drogie i buty drogie, złocone. I ta nagroda. I wzrok miał utkwiony. na W nagrodzie. złej nagrodzie. Złej. No złej. Czyli znowu tutaj lampka ostrzegawcza. Ja to tak będę sobie tego się trzymał, żeby wam to wszystko wyłuskać, ale no, zapomniałem coś tam powiedzieć. Przejdźmy może teraz sobie do tej rozmowy, bo tutaj krzyczy na niego kolega i go obudzi z tego letargu, w którym sobie tkwi przez tę dobrą chwilę i śnią mu się wspaniałe rzeczy. Andre, szukałem cię. Hej, Berto. Stajesz się zakonnikiem, czy co? Po prostu czytam. Lepiej poczytaj, jak ostro wystartować. A ty nigdy nie zawaliłeś? Zresztą nadrobiłem stratę. Koleś, ty bujasz w obłokach. Jak zacząłeś chodzić do tego kościoła. W sali królestwa. Jak zwał, tak zwał. Robisz się jakiś inny. Kiedy ostatnio wyskoczyliśmy gdzieś razem? Zawsze masz jakieś cienkie wymówki. Słuchaj, nic do ciebie nie mam, serio. Trochę dużo się dzieje, to wszystko. Berto, mówię ci, wygramy. Oby i to z dwóch powodów. Po pierwsze, stypendium. Dobrze wiesz, że ty go potrzebujesz i ja też. A drugi powód, nasze zdjęcia na płatkach śniadaniowych. Jak zdobędziemy złoto na Olimpiadzie. Właśnie. No dobra. Szydł Berto. Wybudził Andres marzeń. No i pierwsza myśl w ogóle taka, że on powiedział, że odkąd zaczęłaś chodzić do tego kościoła. Nie do kościoła, do sali królestwa. I, i jak to są świadkowie, zawsze się oburzają, jak ktoś powie, że, że ten ich kościół czy coś tam, nie? No, bardzo się oburzają. Ale w ogóle ja to kiedyś oglądałem, to nie zwróciłem na to uwagi, że on w sumie musiał wcześniej się z nim bardziej kumpilować tak, i nie no. być takim świadkiem, a teraz jakby zaczął się angażować bardziej w to, bo matka i babka go tam trochę tarmosiły, morszkoli do zebrania, a wcześniej może ojciec jakby, bo tam też postać ojca się dalej pojawi, że pewnie on zabraniał takich rzeczy. Chyba też tam mówi coś takiego później, że to miał mu nie przeszkadzać w szkole, tak, tak, tak. te zebranie i tak dalej, więc mu pozwoli jakby zaangażować się w to, to świadkowskie życie, czyli widać tutaj też, że tutaj napisać tak nic do siebie nie mam, tak ten zwrot, który on mówi. Czyli on już musiał. On go sobie w głowie odizolował. A, I to czyli... już jest światus trochę. No, Kolega i... z zespołu, ale już nie, nie będziemy tak blisko. Jak widzicie, znowu to jest bardzo subtelny przekaz. Tam wiadomo, świadek usłyszy na zebraniu: złe towarzystwo przysługuje pożyteczne zwyczaje. Kto zadaje się z mądrymi, stanie się mądry, i tak dalej. Są takie fragmenty, które mają. W, w głowie wybrzmiewa czasami niczym mantra, i teraz zaczynamy tą selekcję. No, ten Berton jest świadkiem. No, jedną z tych charakterystycznych grup destrukcyjnych jest właśnie izolacja od osób spoza grupy. I nie zawsze to wygląda tak, jak mm, w jakichś, nie wiem, takich grupach, że się przenoszą do jakiejś wioski w Ameryce Południowej i tam żyją w 50 osób w zamkniętym. Obiekcie i nikt tam nie wchodzi. To nie zawsze tak wygląda. Może to wygląda właśnie w ten sposób, że sobie funkcjonują norma normalnie w świecie, ale te relacje są bardzo pobieżne. Przede wszystkim cały czas masz w głowie ten podział i liczy się to, kto jest z Tobą w grupie. I nawet jak z kimś, nie wiem, załatwiasz jakieś biznesy, czy m, m, pracujecie w, w korpo i że no, tam, przy, nie ma to jak kawka, nie. Karen, robimy sobie kawę. Chcesz trochę? Z przyjemnością, nie ma to jak kawka Jasne. <laughs> mhm. Ale to dla tej osoby to nie będzie prawdziwa relacja. Dla was, światusów, być może tak, nie, ale dla niej nie. I nawet dzisiaj dostałam taką wiadomość, mm, że mam tam zająć świadka, i, i czy jest, czy ona mi głosi, czy nie Bo tam No jak sobie normalnie gadacie, no to okej. Okay. Eee, znaczy okej, okay, no to w sensie ci nie głosi, no to że jest świadkiem to nie, nie wyklucza te, tego, że w jakiś sposób możecie być znajomymi no, no nie, bo zawsze pyta jak się mam, a potem mi wysyła link do strażnicy, no to no to, to już jest głoszenie Tak, no zresztą To, to ogóle... jak boty, nie? Jak się masz? Jak się masz kochanie? Tak i tak no. Ale dobra, a. wiesz co w ogóle tak mi się skojarzyło? Że w zasadzie z tym głoszeniem jest tak, że często jak do kogoś głosi, przychodziliśmy głosić, to mówiono nam, żebyśmy nie od razu nie mówili: Dzień dobry, przyszliśmy porozmawiać o Biblii. Tylko najpierw: Dzień dobry, a widzę to, a jak tam dzieci, a ładnie pan ma na podwórku i tak zagadywać. Z sp podręcznika techniki sprzedaży. Troszkę tak, a potem dopiero przechodzi do tego tematu, czyli głoszenia. I tutaj to, co to się zwiąże z tym z tym, co tutaj mówiłaś. Natomiast tu omawiamy film dla młodych osób, w którym znowu bardzo subtelnie pod, podsuwa się myśl, żeby nie zadawać się z niewłaściwymi osobami, ponieważ przyjaciel, prawdziwy przyjaciel, to tylko ten, kto służy Jehowie. Wiecie, tutaj kreskóweczka, świeżutki materiał wam puszczamy. Nie wiem, czy ją omówimy, ale ten fragment idealnie podkreśla to, że to. Ten pogląd świadków się o, przez te ostatnie lata nie zmienił. Wow, to niezwykła historia! Dziękuję. No, a teraz Twoja kolej. To co lubisz rysować? Więc mam tu zeszyt. To było kiedy poszliśmy z Piotrusiem do parku i spotkaliśmy tam małą dziewczynkę. Cieszę się, że się wtedy odezwałam. Dobry przyjaciel może być w każdym wieku, o ile kocha Jehowę. Mamy nadzieję, że ten odcinek, to omawianie się Wam podobało i że wychwyciliście te niuanse, które my dostrzegliśmy, a to już świadczy o tym, że jesteście prawdziwymi światusami i że, że jesteście trochę już przygotowani na to, żeby odpierać ataki Świadków wiechowych, które no będą żyje, nasilać się w czasie końca. No już nie powiedzieć ataki szatana i musicie mieć wielką tarczę wiary. Kurde, to jest po prostu tak, że jak powiesz jedno słowo, ja mam w głowie po prostu takie, te, te wszystkie zwroty, którymi byłam bombardowana przez lata. No, no dokładnie, dlatego dobrym, dobrym sygnałem tego, że wam się ten odcinek podobał, będzie zostawienie kciuka w górę pod odcinkiem i... I subskrybowania, bo jesteśmy już bardzo blisko Osiągnięcia 50 tysięcy subskrypcji, a na 50 tysięcy subskrypcji Edwin obiecał, że zatańczy. Nie pamiętam takich rzeczy, natomiast natomiast, to, co mogę powiedzieć, no to ostatnio troszeczkę nie dopisujecie z tymi subskrypcjami, nie polecacie kanału. Swoim znajomym dało się zauważyć, więc pomyślcie o swoich bliskich osobach, o którym, którym możecie wysłać. Co poczują wasi koledzy, gdy nie polecicie im naszego kanału? No. Jeżeli wy lubicie oglądać, to dlaczego odbieracie tę radość swoim znajomym? Macie tę krew na rękach. No niech to niech rep. Dlatego dzięki Wam za oglądanie. Za I pamiętajcie, że jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy są odcinki, to też dobrze śledźcie nas na Instagramie. A w następnym odcinku poznamy ojca, który oczywiście będzie zły, bo będzie pracocholikiem. No, jak żeby inaczej mogło być. Więc dzięki do zobaczenia już wkrótce. Cześć. Witajcie drogi światusy, zaczynamy kolejną serię omawiania propagandowych. Nie, co w ogóle będziemy mówić? Ben, dowiemy się, jak pokierować swym życiem. A. The... zawsze lubiłem biegać. Chyba zaczęło się, jak byłem mały. Ścigałem się na podwórku ze wszystkimi kolegami. Jeszcze nie chodziłem, a już biegałem. <todrosłem>